Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Marcin Zaborski, jego gość. Witamy. Jest z nami senator Koalicji Obywatelskiej, polityk Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wpadka, plama, blamasz. Jak pan nazywa to, co wydarzyło się w Senacie? Wpadka, po prostu wpadka. Po prostu. No, 3 tygodnie prac nad preambułą do ważnej ustawy o wielkich pieniądzach z Unii Europejskiej. Prężenie mózgów, piękne słowa, wielkie, górnolotne hasła. A na koniec z własnej winy przegrywacie głosowanie w Senacie, choć w Senacie macie większość. W Senacie mamy kruchą większość, bo to jest jeden głos. Wpadki zdarzały się także wcześniej. Z problemów technicznych, rozmaitych także innych. Czasami ratowali nas senatorowie PiS, bo oni także zaliczali wpadki. Tak, tak, ale kiedyś jak posłowie zaliczyli wpadkę i pomogli PiS-owi wygrać głosowanie w sprawie miliardów dla TVP, to pan w rozmowie ze mną mówił tak, sytuacja niewybaczalna, niewytłumaczalna, nie do zrozumienia, potrzeba sztabu kryzysowego. Nie zmieniam zdania odnośnie tamtej sytuacji. A ta jest inna? Natomiast ta jest odrobinę inna. Trzeba pamiętać, że my nie mieliśmy ani ochoty, ani intencji blokować środków europejskich, wręcz odwrotnie, zaakceptować je z formułą, która dotyczyła tylko i wyłącznie monitoringu i transparentnego, sprawiedliwego wydatkowania tych środków. No właśnie, mówili państwo, że ta preambuła jest po to, żeby zabezpieczyć dla Polaków pieniądze z Unii Europejskiej, żeby te pieniądze były wydawane w sposób jasny, transparentny, sprawiedliwy i rzetelny. I ten plan w waszym wydaniu spalił w jednej chwili, panie senatorze. Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę na pewną istotną różnicę. Otóż członkowie koalicji chcieli wprowadzić do tej preambuły, aby środki finansowe były wydatkowane transparentnie, sprawiedliwie i bez kryteriów politycznych. Natomiast senatorowie PiS chcieli to odrzucić, czyli zakładają wydawanie tych środków nietransparentnie, politycznie i niesprawiedliwie. Jeżeli ktoś się pomylił, to przede wszystkim senatorowie PiS, bo oni powinni zagłosować za tą preambułą, podpisując się pod wydatkowaniem tych środków w sposób sprawiedliwy, transparentny, nie budzący wątpliwości. Jest pan politykiem Platformy i to oczywiste, że odwraca pan uwagę od Platformy Obywatelskiej w tej sytuacji, ale na przykład, gdyby taki sam błąd w Senacie popełnili senatorowie Lewicy, mówiliby państwo, że Lewica zagłosowała z PiS-em, że szła pod rękę z PiS-em, że rozbiła opozycję. Widzę, że pan zna nas lepiej niż ja sam. Staram się was słuchać po prostu dzień po dniu. Bardzo dziękuję. To cenne albo bezcenne. Natomiast dodam, że mieliśmy przy tej okazji także drugą uchwałę, w której te zapisy, które nie udało się wprowadzić w elemencie preambuły, znalazły się w rozszerzonej formule przyjętej większością Senatu i one mają o tyle istotne znaczenie, że podkreślają wszystko to, co w tej preambule miało się znaleźć w wersji skrótowej. Ja dodam, żeby nie było wątpliwości, także dla pana redaktora i słuchaczy. Ja miałem pewne wątpliwości co do formuły prawnej, czy rzeczywiście ten akt ratyfikacyjny można modyfikować. To wiedziałem, że można, natomiast do jakiego stopnia, w jakim stopniu, tu już miałem pewne wątpliwości, bo prawnicy się w tej materii podzielili, ale nie mam wątpliwości w jednej pryncypialnej sprawie, że te środki finansowe, które są zapisane w programie odbudowy, niestety cały czas są zagrożone poprzez właśnie głosowanie senatorów, ale także pewną niechęć posłów koalicji rządowej do tego, aby wprost wpisywać, że środki finansowe na pewno będą wydatkowane. I jeśli jest takie zagrożenie, to senatorowie Koalicji Obywatelskiej temu zagrożeniu nie zapobiegli, panie senatorze, i taki jest fakt, ale na tym ten wątek, jeśli pan pozwoli, zakończę. Od razu powiem jedną rzecz. Także tą preambułą byśmy na 100% tego nie zagwarantowali. To jest wskazywanie dla opinii publicznej, dla potomności, że przede wszystkim zarówno w tej uchwale, jak i w preambule już na tym etapie zwracamy uwagę na konieczność wykorzystania niepowtarzalnej szansy, jaką Polska otrzymała z Unii Europejskiej, odbudowy naszej gospodarki po pandemii. Bogdan Zdrojewski, Platforma Obywatelska. Panie senatorze, kto będzie kandydatem na premiera w waszym wniosku o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego? Nie ma jeszcze tej decyzji. Nie ma odpowiedzi na to pytanie? Jak się mówi, że premier powinien odejść, no to we wniosku musicie wpisać, kto go powinien zastąpić, inaczej się nie da.
na pewno wpiszemy, ale podkreślam jeszcze raz, nie ma tej decyzji w dniu dzisiejszym, w tym momencie, a ja nie będę spekulować. To nie jest oczywiste, że lider partii największej w Sejmie ma aspirację, żeby być kandydatem na premiera? Ma pan duże doświadczenie w polityce, w recenzowaniu polityki i wie pan, że różnie z tym bywało. Ja pamiętam, jak Marian Krzaklewski bardzo długo sprawował rozmaite funkcje, ale nigdy nie chciał być kandydatem na przykład na premiera. A ja pamiętam Platformę Obywatelską, która mówiła, że jak się jest liderem, to trzeba być premierem, bo nie wolno z tylnego fotela sterować rządem. Tak mówiliście na przykład o Jarosławie Kaczyńskim nie tak dawno jeszcze i pamiętam to doskonale. I na pewno tak nie będzie. Nie będzie nikt sterować z tylnego fotela ewentualnym rządem, jeżeli do takiego powołania dojdzie. No to dlaczego nie powie pan dzisiaj, Borys Budka jest naszym kandydatem na premiera, bo jest naszym liderem i to oczywista sprawa. Trzeba pamiętać, że w gronie Platformy Obywatelskiej tych liderów jest więcej. A nie jest przewodniczącym ugrupowania, panie senatorze. No nie jest inaczej, przynajmniej dzisiaj. Tego nie kwestionuję. Nie sądzę, żebyśmy mieli kandydata w tej chwili kompletnie wyciągniętego z kapelusza. Będzie ktoś z liderów, bez wątpienia. Natomiast na tym etapie, jeszcze raz podkreślę, proszę mi nie naciskać, bo nie poddam się spekulacjom. Taka decyzja jeszcze nie zapadła. To już słyszałem i to rozumiem, ale to inaczej zapytam. Czy jest pan pewien, panie senatorze, że wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej zagłosowaliby dzisiaj w Sejmie przy okazji wniosku o konstruktywne wotum nieufności za tym, żeby Borys Budka był premierem? Mogę być pewny, i to panu potwierdzę, że z pewnością wszyscy członkowie Platformy Obywatelskiej zagłosują za rekomendowanym kandydatem na premiera. Nie powie pan, że zagłosują za Borysem Budką. Wszyscy jak jeden mąż, jedna żona. Bez względu na to, czy to będzie Borys Budka, Rafał Trzaskowski, Radosław Sikorski, czy inny lider, zagłosujemy wszyscy za tym liderem. No chyba, że ktoś się zatrzaśnie w windzie albo straci połączenie na chwilę, jak to widzieliśmy przed chwilą w Senacie. Przypadków szczególnych nigdy nie da się wykluczyć. Ja pod tym względem jestem niezwykle ostrożny. Natomiast interpretacja, że ktoś się zatrzasnął w windzie, dotyczy to, przypomnę, osoby niepełnosprawnej, jest według mojej oceny nie fair. Widział pan sondaż Pulster dla Superekspresu. Kto powinien stanąć na czele Platformy Obywatelskiej? Tam Borys Budka zdobył 4% wskazań, najmniej ze wszystkich wymienionych kandydatów. Najwięcej Rafał Trzaskowski, 42%. A widział pan ranking zaufania Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego? Proszę zwrócić uwagę na ogromną rozpiętość. Tak, w tym rankingu zaufania Borys Budka no, nie ma czego szukać, panie senatorze. No ma, bo mierzy się w rankingu nieufności? No ma bardzo słaby wynik. Słaby wynik, to prawda. Jarosław Kaczyński ma bardzo słaby wynik, a jest de facto i prezydentem, i premierem, i szefem partii. I to nie przeszkadza formacji politycznej w budowaniu hołdów dla tego polityka. Ale to nie jest ważny sygnał. Borys Budka, 4% wskazań odpowiedzi na pytanie, kto powinien być liderem Platformy Obywatelskiej? Ja nigdy nie lekceważę takich sygnałów i uważam, że rankingi zaufania mają znaczenie, natomiast nie przywiązuję do nich nadmiernej rangi. Natomiast bez wątpienia są to wskazówki, bardzo istotne wskazówki, ale tylko wskazówki. Wskazówki zegara pokazują, że już teraz jesteśmy w rmf24.pl, to jest nasze internetowe radio informacyjne. Jesteśmy też w portalu interia.pl i tam zapraszamy, czekamy. Senator Bogdan Zdrojewski nieustająco z nami. Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, jesteśmy razem. Panie senatorze, dla Platformy Obywatelskiej lepiej, żeby Borys Budka dzisiaj przekazał komuś stery partii, czy jednak lepiej, żeby przeczekał ten sztorm, tę burzę, która się wokół niego rozpętała, także w Platformie Obywatelskiej? To nie jest dobry moment na zmianę lidera. Ja o tym już mówiłem. Uważam, że taki czas na podsumowanie, pewne podsumowanie, wyciąganie wniosków będzie na półmetku. To, co nas istotnego czeka, to wybory do wszystkich szczebli Platformy Obywatelskiej jesienią tego roku. Według mnie te zmiany są bardzo oczekiwane. Oczekiwany jest także pewien rebranding samej Platformy Obywatelskiej, bo potrzebne nam jest odzyskiwanie wiarygodności. Tak, a niektórzy łączą te wybory jesienne, regionalne i mówią, no wykorzystajmy ten moment, zróbmy jednocześnie wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Nie tyle zróbmy wybory przewodniczącego, ile sprawdźmy, czy przewodniczący po tych 2 latach nadal posiada te atuty, na które liczyli ci, którzy na niego głosowali. I to jest zły pomysł? Ja byłem konkurentem Borysa Budki w wyborach na przewodniczącego partii. Wiem, że Borys Budka uzyskał bardzo wysokie wsparcie, bardzo silny mandat i ten mandat trwa.
Natomiast rzeczywiście podkreślam, zgodnie z pana zresztą pewną sugestią, że jesień i początek przyszłego roku to będzie czas pewnych podsumowań i wtedy będą te oceny, które są najistotniejsze, najważniejsze. Także dla Borysa Budki, dla Platformy, dla koalicji i tego nie da się uniknąć. Ale natomiast pana zdaniem na półmetku, czyli gdzieś na początku przyszłego roku, Borys Budka powinien zweryfikować swój mandat, sprawdzić, czy w Platformie Obywatelskiej go chcą jako lidera? Mam wrażenie, że to będzie raczej naturalny proces takiej weryfikacji. Przypomnę, że Platforma Obywatelska... Co to znaczy naturalny proces weryfikacji, panie senatorze? Bo Platforma Obywatelska jest formacją na wskroś demokratyczną. My rzeczywiście nawzajem się szanujemy. Jesteśmy bardzo zróżnicowani poglądami i także diagnozami sytuacji. Są tacy, którzy uważają, że w chwili obecnej powinna nastąpić zmiana szefa partii politycznej. Ja do tej grupy nie należę. Są tacy, którzy uważają, że kadencja powinna trwać 4 lata i nic nie powinno się zmieniać. Ja też do tej grupy nie należę, ale należę do tej grupy, która chyba jest największa, że każdy moment, w którym będziemy podejmować taką decyzję, powinien być dobrze wyważony, dobrze przemyślany i korzystny dla formacji politycznej, w której jesteśmy. Huśtanie łódką w każdym momencie, według mojej oceny, jest nieodpowiedzialnością i służy tylko i wyłącznie PiS-owi. To sprawdźmy, czy ja dobrze rozumiem, panie senatorze. Nie, czy pana zdaniem... Proszę? Sprawdźmy, czy ja dobrze rozumiem, no bo jeśli pan nie jest za tym, żeby już teraz sprawdzać, czy Borys Budka ma poparcie, ale też nie jest pan za tym, żeby pełną kadencję trwać, tylko jednak coś po drodze powinno się wydarzyć. Pan uważa, że na początku przyszłego roku powinien być ten moment sprawdzenia poparcia dla Borysa Budki? Ja powtórzę jeszcze raz. Uważam, że dla naszej formacji politycznej naturalne jest recenzowanie szefostwa partii na każdym etapie. Natomiast ten moment, który się wybiera, powinien być ułożony w pewną logiczną całość. Jeżeli będziemy mieli wybory w powiatach, w regionach, będziemy mieć zmieniany zarząd, to będzie to też naturalny taki dobry moment na zrecenzowanie także władz partii. To będzie dobry moment, naturalny. Czy on będzie oznaczał zmianę szefostwa, czy nie, tego dziś nie powiem. Natomiast jedna rzecz jest z mojego punktu widzenia istotna. Platforma musi wewnętrznie dbać o swoją kondycję, musi dbać o to, aby nie poddawać się takim zewnętrznym naciskom i presjom dotyczącym zajmowania się naszymi wewnętrznymi sprawami, bo ta rzeczywistość, która jest za oknem, jest tak dramatyczna, że to jest główny przedmiot naszej ewentualnej troski. My tym powinniśmy się zajmować. Tylko, że ta presja nie jest zewnętrzna, panie senatorze. To jest presja, która płynie z wewnątrz, bo to przecież wasi politycy, wasi senatorowie piszą list w sprawie partii chociażby. I to wasi politycy raz po raz, pan też to słyszy, mówią na przykład: Tusku, musisz, czekamy, wracaj. O czym to świadczy? Czy to nie jest aby przejaw bezradności Platformy, takiej osieroconej Platformy, która od kilku lat ogląda się na Donalda Tuska i oczekuje, że on jednak wam jakoś pomoże, że przestanie być honorowym przewodniczącym i uratuje honor Platformy? Nie, to akurat takiej tezy bym nie postawił. Uważam, że to jest poszukiwanie wśród rozmaitych postaci Platformy Obywatelskiej, takiego porozumienia i takiego sojuszu, który byłby Platformie jeszcze bardziej przydatny. Ja nie jestem przekonany, że mamy do czynienia z sytuacją, w której szansa na powrót Donalda Tuska na szefostwo partii politycznej jest możliwa, jest realna. Bez względu na to, co sam Donald Tusk chciałby z tą propozycją czy z tym oczekiwaniem zrobić. No właśnie, bo pytanie jest takie, dlaczego, jeśli wy tak od wielu lat już o tym mówicie, przy różnych okazjach, Donald Tusk się nie kwapi, żeby się pojawić na tym białym koniu. Dlaczego on wam nie pomaga, skoro tak wiele osób go o to prosi? Czy mu to sufluje, podpowiada? Czasami pomaga. Natomiast jeżeli pan znajdzie moją wypowiedź, w której powiedziałem, że jest w chwili obecnej taka szansa na to, aby Donald Tusk stanął ponownie na stanowisku szefa Platformy Obywatelskiej, to oddam honor. Nie, nie, to nie chodzi o to, czy pan tak powiedział, czy nie. Chodzi mi o to, że tak wielu ważnych polityków Platformy mówi w mediach bardzo często o tym, że liczy na Donalda Tuska, liczy na jego powrót, liczy na to, że on wystartuje w wyborach prezydenckich na przykład, a on nie startuje. To dlaczego on pana zdaniem tego nie robi? Donald Tusk nie wystartuje na prezydenta. Mówimy o tym wielokrotnie. 5 lat temu powiedziałem, że zostanie szefem EPP. Nikt w to specjalnie wtedy nie wierzył. Natomiast dziś, jak mi pan da szansę skończyć jakąkolwiek kwestię, to
to dopowiem to, o co pan pyta. Ja uważam, że dzisiaj w Platformie Obywatelskiej potencjał jest na 30-35%, a faktyczne wyniki mamy na poziomie 15-18%. Czyli jest nad czym się zastanawiać, jest nad czym myśleć i jest też moment bardzo ważny, aby wyciągać wnioski. Ja uważam, że PiS jest formacją tak słabą, tak zdegenerowaną też, jeżeli chodzi o to, co z Polską robi, że Platforma musi być silniejsza, aby dać temu odpór, a jest dość słaba. Ja widzę wiele mankamentów i o tych mankamentach mogę mówić, ale to nie jest dziś najważniejsze. Mówiłem o wewnętrznej komunikacji, która ma wady, o zewnętrznej komunikacji. Tak, pan mówił o tym chociażby wtedy, kiedy starał się o przywództwo w Platformie. To było 1,5 roku temu. I dzisiaj słyszy pan swoje koleżanki i swoich kolegów, którzy mówią na przykład, że Platforma Obywatelska musi odnaleźć, ustalić swoją tożsamość, że musi wskazać, w jakim chce iść kierunku. Nie ma pan wrażenia, że wy utknęliście na mieliźnie, patrząc na to, gdzie byliście 1,5 roku temu i o czym rozmawiacie dzisiaj? Straciliśmy 3 lata, bez wątpienia. Nie nazwałbym tego mielizną, nazwałbym to dryfowaniem. Platforma w jakimś sensie ma z tym kłopot. Natomiast uważam, dla mnie, Platforma nie ma problemu z tożsamością. Ja wiem, gdzie ta tożsamość jest dokładnie ulokowana. Mogę ją zdefiniować w 10 prostych zdaniach. Mówimy tu o centrowości, umiarkowaności, o europejskości, o prosamorządowości. Ale pana koledzy mają wątpliwości i oni o tym mówią, że trzeba znaleźć, pokazać, jak wygląda tożsamość Platformy Obywatelskiej dzisiaj. To w ogóle tak nie jest. To w ogóle tak nie jest. Po prostu mamy od czasu do czasu do czynienia, że na skutek okoliczności zewnętrznych sama Platforma jest targana trochę od ściany do ściany. Na pewnym etapie liderzy nie pomagali. Doprowadzali do sytuacji, że te wychylenia były nieracjonalne albo źle uzasadnione. Z mojego punktu widzenia każde takie hasło jak totalna opozycja albo podpisanie się przez kogokolwiek z Platformy Obywatelskiej, że na przykład aborcja jest okej, bo nie jest okej, jest błędem, jest wchodzeniem w niszę, z której potem z trudem, z utratą dużej energii wychodzimy. Natomiast o jednej rzeczy chcę powiedzieć wyraźnie, żeby nie było wątpliwości. Platforma to formacja o ogromnym wciąż potencjale, z elektoratem, który w części jest zawiedziony, ale o którego trzeba walczyć. Platforma Obywatelska to jest formacja, która wybiega jednak w XXI wiek wyraźnie, a nie jest zahaczona, zakotwiczona jak PiS w XX wieku, czy nawet w XIX wieku w niektórych kwestiach. I ważne jest, aby te atuty dotarły nie tylko do wyborców, bo oni te oczekiwania mają bardzo racjonalne i bardzo sprecyzowane, ale także do tych, którzy pracują od czasu do czasu, każdego dnia, łącząc się z Platformą w takiej czy innej aktywności. No właśnie, ale panie senatorze, to jest bardzo ważne, to o czym pan mówi. Ja pytałem całkiem niedawno pana koleżankę, Marzenę Okła-Drewnowicz, z Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej o wasz program, bo zastanawiam się nad tym, dlaczego ktoś, kto mieszka w Supraślu, Augustowie, Chodzieży, Nakle, Wronkach czy Polanicy ma pomyśleć, tak, Platforma Obywatelska to jest ta partia, która ma program właśnie dla mnie. Usłyszałem wtedy takie słowa, pani poseł. Ja nie mogę niczego dzisiaj obiecać, bo to byłoby dzisiaj niepoważne. Albo nie jesteśmy w czasie kampanii wyborczej, nie jesteśmy na konwencji wyborczej, na której moglibyśmy przedstawić panu swój kompleksowy program. Program, który będzie programem wyborczym, będzie przedstawiany w odpowiednim czasie i w odpowiednim momencie. Jeżeli pan mi da 20 minut, to przedstawię założenia. Tylu nie mamy, panie senatorze. Ja nie mam. Tylko dlaczego politycy Platformy mówią, że wy nie możecie dzisiaj pokazać programu, bo to nie jest czas na to, bo to nie kampania wyborcza, to nie wybory. Dobrze, to jeżeli da mi pan 3 minuty, to zacznę mówić o tym, jaki jest program. Zacznę od pewnych kwestii fundamentalnych, bo przede wszystkim przywrócić państwo prawa, przywrócić jakość i znaczenie instytucji demokratycznych, doprowadzić do tego, aby oświata była oświatą, a nie miejscem uprawiania bieżącej polityki kosztem dzieci. Uważam, że wszystkie te pomysły, które są związane z zagospodarowaniem spółek Skarbu Państwa przez rodziny, pociotków, etc., działaczy PiSu, trzeba wyrzucić do lasu.
lamusa i zająć się wreszcie, aby te spółki Skarbu Państwa rosły na giełdzie, a nie traciły na wartości. Jeżeli chodzi o Polską Akademię Nauk, uważam, że Polskiej Akademii Nauk należy się szacunek, autonomia, być może jakieś reformy, ale nie dewastacja. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, od razu powiem, że z mojego punktu widzenia to, co się stało w ostatnim roku, jest absolutnie karygodne. Polska wylądowała wśród czołowych państw o najwyższej śmiertelności i doskonale wiemy, jakie błędy popełniono od samego początku, mówiąc, po pierwsze, pandemii nie ma, pandemii już nie ma, niech sobie pani senator włoży tam lód gdzieś, bo o pandemii możemy zapomnieć, Polska nie zostanie przez nią dotknięta. Uważam, że służba zdrowia wymaga, krótko mówiąc, wsparcia. I tutaj jestem postawmy kropkę, panie senatorze, nie możemy 3 minuty prezentować programu. Ja rozumiem, że na konwencji wyborczej to się wydarzy, czy programowej, ale jeszcze do polityki tej bieżącej, w której funkcjonujemy na co dzień, chciałbym na moment wrócić, bo pytanie jest takie, czy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr Karol Nawrocki, dostanie pana głos w głosowaniu senackim, kiedy będziecie decydować, czy on może być prezesem Instytutu Pamięci Narodowej? Ja pana dyrektora Muzeum II Wojny Światowej dobrze pamiętam z początku aktywności przejęcia Muzeum II Wojny Światowej w warunkach absolutnie skandalicznych. Sposób potraktowania profesora Machcewicza, jak i również zespołu, uważam za niedopuszczalny, który przeszedł do historii. Doceniam pewne kompetencje pana profesora, związane na przykład z jego badaniami dotyczącymi przestępczości w PRL-u. To ciekawy fragment pracy naukowej. Ale uważam, że dziś on absolutnie nie daje gwarancji na to, aby IPN był zarządzany w sposób merytorycznie apolityczny, aby IPN nadal nie stawał się takim narzędziem do rozmaitych aktywności czysto partyjnych czy czysto politycznych. I też uważam, że IPN zdecydowanie już wypełnił swoją rolę, którą miał wypełnić, często doskonale czy bardzo dobrze, i powinien powoli kończyć swój byt, podobnie jak Instytut Gałka, w jakimś sensie, bo tutaj nie ma porównania. Więc generalnie rzecz biorąc uważam, że pan Karol Nawrocki mojego głosu nie otrzyma. 3 posłów PSL-u zagłosowało za jego kandydaturą w Sejmie. Pytanie, czy większość senacka, ta, którą tworzycie, będzie w tym głosowaniu jednolita? Czy jednak podzielą się wasze głosy i część senatorów pomoże doktorowi Nawrockiemu? Ja rozumiem tych 3 posłów, zresztą to nie są posłowie Tuzinkowi. Sawicki, Tomczak, Zgorzelski. Na przykład Piotr Zgorzelski. Natomiast jedną rzecz powiem, że to jest bez wątpienia kandydatura trudniejsza do odrzucenia niż tych kandydatów, których mieliśmy do tej pory na Rzecznika Praw Obywatelskich. Tam sytuacja była zero-jedynkowa, tu tak prosta nie jest, ale jeszcze raz podkreślam, akurat ten kandydat mojego głosu nie otrzyma. A wierzy pan, że Jarosław Gowin zagłosuje za kandydatem opozycji na Rzecznika Praw Obywatelskich? Ja w ogóle nie mam zaufania do Jarosława Gowina. Tak, mówił pan o tym u nas, że dla pana on jest niewiarygodnym partnerem i z nim by pan w ogóle nie rozmawiał. No ale jednak w tym zgłoszeniu kandydata opozycji część posłów Porozumienia podpisała się pod tym wnioskiem. Podpisuję się pod taką tezą, że warto z Jarosławem Gowinem rozmawiać, jeżeli przerwie to sytuację, w której obecny obóz władzy nadal rządzi. Ale ja w to nie wierzę. To znaczy nie wierzę w tą rolę Jarosława Gowina, w której zakończylibyśmy ten smutny czas 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. No pytanie, czy przekonali już państwo senatorów niezależnych do tego pomysłu, żeby to jednak kandydat opozycji, a nie PiSu, był Rzecznikiem Praw Obywatelskich? No bo senator Staroń, która jest kandydatką PiSu, no właśnie szefuje kołu senatorów niezależnych. No to jest koło 3-osobowe w Senacie. Które może być znaczące w tym głosowaniu? Bardzo zróżnicowane, bo tam jest i Krzysztof Kwiatkowski, przypomnę, i pani Lidia Staroń. Mamy jeszcze jednego samorządowca. Wadim Tyszkiewicz. Wadim Tyszkiewicz. Ja od razu powiem, że ja jestem zwolennikiem w każdej sytuacji jednak pewnego dialogu. Czasami wypowiem się ostrzej, ale generalnie rzecz biorąc uważam, że należy rozmawiać. Mnie martwi sytuacja, w której mamy obsadzone stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Uważam, że to jest wyraz nieodpowiedzialności ekipy rządowej, że nie jest w stanie znaleźć kandydata pewnego kompromisu, że nie jest skłonny rozmawiać z opozycją tak, aby
opozycja mogła jednak zagłosować za tym kandydatem. No dzisiaj mamy profesora Marcina Wiącka, bardzo dobry kandydat, związany z kwestiami prawnymi, praw człowieka. Według mnie poparcie dla tego kandydata powinno być naturalne i w Sejmie, i w Senacie. Zobaczymy, jakie będą losy tej kandydatury. Ja trzymam akurat za pana profesora kciuki, bo uważam, że wielokrotnie dowodził tego, że jego kompetencje rzeczywiście pasują do tego urzędu. Bogdan Zdrojewski, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia, do usłyszenia.